Operacja 11.11 już po raz trzeci została zorganizowana w Brzegu Dolnym. To idea uczczenia Święta Niepodległości na sportowo. Bieg wokół osiedla Warzyń od kompleksu hotelowo-sportowego Rokita, dalej ulicami Wilczą, Ossolińskiego, alejami Jerozolimskimi i Wyszyńskiego miał trwać 11 godzin i 11 minut. Pętla liczyła 2920 metrów. Na starcie stanęło ponad 30 biegaczy, a w imprezie przez cały dzień udział wzięło 48 biegaczy. Frekwencja bardzo dopisuje w tym roku, jesteśmy bardzo zaskoczeni ilością osób. Troszkę się nie przygotowaliśmy, ale poradzimy sobie, jakoś to ogarniemy. No, bardzo nas cieszy, że tyle osób zechciało w końcu przyjść i z nami pobiegać, że przestali się ludzie bać tej formuły 11 godzin, 11 minut. Wiem, że są tacy, którzy będą walczyć do samego końca, są tacy, którzy przyszli na 5-10 pętli i tacy, którzy zrobią jedną pętlę i cieszę się, że też są z nami, że zaliczą tą minimalną ilość i zostaną finisherami. Biegacze pokonywali od jednej do kilkunastu pętli. Wielu z nich uważa, że uczczenie Święta Niepodległości biegiem to dobra inicjatywa. Jest zdrowo, nowocześnie, sportowo i świątecznie. Ogólnie biegam prawie codziennie, no co drugi dzień na pewno. A jest jakaś inicjatywa w Brzegu, to czemu by ją nie zrobić? Jest to dolnobrzeżaninem w końcu, czemu nie pobiec w ten dzień akurat w Brzegu, w swoim mieście. Co? Przede wszystkim chyba, żeby uczcić Święto Niepodległości, no, ale też dla zdrowia. Dla wsparcia kolegi, który będzie tutaj do końca. Przede wszystkim chce się żyć, chce się wstawać, chce się cokolwiek robić. To trzeba w jakiś sposób fajny uczcić Święto Niepodległości. Bieg jest taką fajną formą, bo no, wpływa na tężyznę fizyczną, a my, patrioci, musimy dbać o tężyznę fizyczną. W operacji 11.11 udział wziął również zastępca burmistrza Paweł Pirek. On też zgadza się, że spędzanie czasu w sposób aktywny jest bardzo dobrą inicjatywą. Bieg dla Niepodległej oczywiście bardzo fajna, bardzo świetna idea czy pomysł na uczczenie 99. rocznicy Niepodległości. Że taka forma pokojowego uczczenia jak najbardziej zapraszam wszystkich. Na tablicy wyników odznaczano poszczególnych zawodników i ich wyniki. Zawodnicy mieli numerki i po każdym przebiegnięciu koło naszego biura zapisywaliśmy na tablicy, kto ile kółek przebiegł. I kto jest rekordzistą? Jak to rekordzistą jest numer 25. Zrobił on 18 kółek w ciągu 11 godzin i 11 minut. Trasa nie była trudna, ale pogoda dawała się we znaki biegaczom. Czasami deszcz, a czasami wiatr przeszkadzały w bieganiu. Warunki pogodowe były różne. Rano było ok, potem koło 15-16 duży wiatr, trochę deszczu. Było ciężko, zwłaszcza tutaj już blisko mety, bo bardzo mocno wiało. No i teraz wieczór przepiękny, no tylko biegać. Kostka brukowa trochę dała w stopy. No. Ale trasa ok, no nie wiało specjalnie. W miarę ok się czuję w czasie biegu. W ciągu całego dnia zastępca burmistrza pokonał trasę biegu trzykrotnie. No w tym roku Irek Kociołek wyznaczył trasę około 3 km wokół Warzynia. Bardzo fajna inicjatywa, tak jak powiedziałem wcześniej. Zmęczyłem się, to fakt, ale warto było. Ostatnie kółko zakończono chwilę po godzinie 22. Trójka uczestników operacji 11.11 przebiegła je z flagą. Ja się bardzo cieszę, że przyszli przede wszystkim ci, którzy się w zeszłych latach bali, którzy twierdzili, że to nie jest dla nich. W tym roku się udało, że znaleźli odwagę, przyszli, zrobili jedną, dwie, trzy, pięć pętli. I dla mnie to jest tak naprawdę równie ważne jak ci zawodnicy, którzy zrobili 15 czy 20. Także bardzo się cieszę, że mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i ta społeczność biegaczy się jednak zmobilizowała i dzisiaj byliśmy tu razem. Uczestnicy biegu, którzy dotrwali do końca imprezy, otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 99. rocznica odzyskania niepodległości już za nami. Teraz w planach jest przygotowanie przyszłorocznej edycji. 100 lat niepodległości, miejmy nadzieję 100 zawodników, miejmy nadzieję ktoś złamie 100 kilometrów, bo myślę, że to jest w zasięgu, to się da zrobić. No dużo jest tych znowu liczb, tym razem setki, nie jedenastki, także będą dwie liczby dominować. No zobaczymy, no oby się udało.